Zabrzmiał właśnie ostatni dzwonek dla gimnazjum przy ulicy Twardej. Nieruchomość ta, podobnie jak wiele innych w Warszawie, zostanie wkrótce zwrócona w wyniku postępowania zwrotowego. Reprywatyzacja w Warszawie to proces niesłychanie chaotyczny i bardzo mało transparentny. Hanna Gronkiewicz-Waltz, wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, od lat obiecuje, że upora się z tym problemem. Do dziś w tej sprawie nie zrobiła nic. Obiecuję, że jako prezydent Warszawy podczas pierwszych 100 dni mojego urzędowania złożę do Sejmu obywatelski projekt ustawy, który spowoduje, że warszawiacy wreszcie będą mogli spokojnie użytkować nieruchomości, które dzisiaj służą wszystkim, jako szkoły, boiska, place czy skwery. Najwyższy czas, żeby proces reprywatyzacji przebiegał transparentnie i bez uszczerbku dla mienia publicznego. Najwyższy czas to zmienić. Ja to zrobię.